bo czasu dla SK coraz to mniej. Jeszcze Guardian na blisko, dwa flagi od niego! Guardian po raz trzeci! Żeby się przypadkiem Olof za chwilę bardzo nie zdziwił, bo terrorystów w łączniku nie brakuje. Bardzo ładny strzał od Olof, a teraz jeszcze jeden celny Olof Meister! Prawdziwy mistrz tej pistoletówki! Zostaje tylko Gold w sytuacji 5-1. Olof cały czas na posterunku, Gold po drugiej stronie. Olof Meister raz jeszcze w tej rundzie i to jest 1-0 dla FaZe! Teraz był blisko, ale jednak Bolt lepszy. Kerrigan znowu chyba chce być bohaterem. Kerrigan robi dokładnie to samo co runda temu. Kerrigan niesamowicie i zostaje tylko Fallen. Mało czasu, 4 razy Kerrigan. Chociaż teraz wyjście od środka, ale na to był przygotowany Rain. Bardzo ładne full auto od Raina. 4 zabójstwo od niego. I tako zostaje sam pod małą drobiną. Jedno jest pewne, Rain chce tego Ace'a, Rain ma te szanse, ma tę okazję, ale Taco też nie chce mu tego ułatwiać. Rain Ace. Jednak po raz piąty i to jest właśnie Ace zawodnika FaZe. Fer musi dokładnie to sprawdzić, Guardian oddaje niecelne strzały. Fer w ogóle się nimi nie przyjmuje, ten podchodzi do bombsite'u. Cały czas próbują zawodnicy SK namierzyć Olofa, ale ten też ma tylko pistolet. Olof nie daje rady i Guardian, czy on to uratuje? Czy jednak SK Gaming wygra ten turniej? Fallen broi bombę! Guardian, jeszcze jedna seria, brakuje amunicji, czy Fallen zdąży? 2 seria! Niesamowite!